Coraz bliżej przejęcia portu lotniczego Radom przez PPL. Kukiz15 ostrzega przed wyludnianiem się Radomia. Umowa na przebudowę Alei Wojska Polskiego podpisana. Podczas wtorkowej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu radni jednogłośnie wyrazili zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie przez gminę miasta Radomia z podmiotem zarządzającym lotniskiem cywilnym na Sadkowie umowy dzierżawy. Umowa ma obowiązywać do 2040 roku i dotyczy wyszczególnionych nieruchomości. Cały proces ma związek z negocjacjami portu lotniczego Radom z przedsiębiorstwem Państwowe Porty Lotnicze. Przede wszystkim nie są to działki własności będące własnością spółki. Są to działki będące własnością gminy miasta Radomia. I działki, które ewentualnie są własnością Stołecznego Zarządu Infrastruktury, a będące użyczone na pewien czas dla gminy. Radni zgodzili się na zawarcie umowy dzierżawy ponad 3-letniej i w tym przypadku jest to ponad 22 lata do roku 2040, tak aby zarządzający, inwestujący na terenie portu lotniczego miał tę swobodę, ale również bezpieczeństwo inwestowania, ponieważ nakłady, jakie mają być poczynione inwestycyjne, wymagają wieloletniej amortyzacji. Uchwała, którą we wtorek przegłosowali radni, ma umożliwić przejęcie lotniska przez PPL. Procedura tak zwana prepak, czyli w sumie w polskim prawie nowa procedura, ale można powiedzieć, że cała ta sprawa już widać będzie niedługo zakończona. Pana zdaniem, kiedy tak faktycznie ta procedura się zakończy? Sądzę, że w ciągu kilku najbliższych dni ta procedura się zakończy. Jest to dość skomplikowana, ale z tego, co wiem, już jest na ostatniej prostej. Zdaniem Marka Szarego, przewodniczącego klubu radnych PiS, inwestycja PPL może być bardzo ważna dla rozwoju miasta. Lotnisko to jest inwestycja prorozwojowa dla miasta, bo powstaną, mam nadzieję, jak zaczną latać samoloty, powstaną wokół różne centra usługowe, tudzież magazynowe. Na tym miasto zarabia, bo to są podatki, ale też i radomianie zarabiają, bo to miejsca pracy, dużo takich wysokopłatnych miejsc pracy. Także ze wszechmiar takie lotnisko jest Radomiowi potrzebne i to jest okno na świat Radomia. Przypomnijmy, że PPL chce utworzyć na Sadkowie lotnisko komplementarne dla portu Okęcie. Do Radomia mają zostać przeniesione loty czarterowe i niskokosztowe. W środę przedstawiciele Kukiz15 podczas konferencji prasowej poruszyli temat związany z wyludnianiem się Radomia. Według Jana Maniaka z roku na rok coraz więcej osób wyprowadza się z miasta, co może mieć negatywne skutki dla rozwoju Radomia. 1500 osób rocznie wyprowadza się z Radomia. Gminy ościenne kosztem Radomia zwiększają swoją liczebność, jeżeli chodzi o mieszkańców. W ościennych gminach kwitnie budownictwo jednorodzinne. U nas w Radomiu jest z tym pewien problem. Rozmawiałem ostatnio z inwestorami, z ludźmi, którzy chcą wybudować w Radomiu dom i porównywałem ich wypowiedzi do tych, którzy budują w ościennych gminach. Jan Maniak uważa, że w gminach ościennych o wiele szybciej można uzyskać pozwolenie na budowę domu niż w samym mieście. W powiecie radomskim czeka się maksymalnie 60 dni na wydanie wszystkich dokumentów, na pozwolenie na budowę domu. W przypadku Radomia bardzo często jest to nie mniej niż pół roku, czasami dłużej. Zdaniem Jana Maniaka proces wydawania pozwoleń powinien zostać znacznie skrócony, a niektóre formalności związane z tym postępowaniem powinny być załatwiane telefonicznie. We wtorek w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu podpisano umowę z wykonawcami przebudowy Alei Wojska Polskiego. Za gruntowny remont trasy będzie odpowiadało konsorcjum firm Budromo Starachowice z Wąchocka oraz Mosty Łódź. Nic już nie stoi na przeszkodzie, ażeby prace ruszyły pełną parą. Wprawdzie jest zbyt wcześnie jeszcze, aby mówić o jakimkolwiek harmonogramie prac. Niebawem dojdzie do takiego roboczego spotkania, na którym wspólnie z dyrekcją wykonawcy ustalą, jak będzie wyglądał cały
cały harmonogram prac, natomiast ten największy krok do tego, aby wreszcie można było przejechać nową ulicą Wojska Polskiego, został właśnie wykonany. Możliwe, że pierwsze prace przygotowawcze ruszą jeszcze przed Erszą, a więc przed 25 sierpnia. Nie wiemy jeszcze dokładnie. Są słuchy, że te wszystkie ciężkie prace na pewno zaczną się po Erszą, natomiast samo przygotowanie myślimy, w sumie chcielibyśmy, żeby doszło do tego jeszcze przed Erszą. Wiadomo, im szybciej ruszymy, tym lepiej, zwłaszcza, że mamy całkiem duże pieniądze do wydania. Nie chcemy stracić tego dofinansowania, które otrzymaliśmy. Nie chcemy zwracać się na choćby złotówki przeznaczonej na ten rok. A rządowe dofinansowanie na remont Alei Wojska Polskiego to 93 miliony złotych. Koszt całej inwestycji to natomiast suma 137,5 miliona złotych. Prace związane z remontem Alei Wojska Polskiego zakończą się w 2020 roku. To jest zapowiedź programu Wyszukani. Program Wyszukani oczywiście tradycyjnie na naszej antenie o godzinie 17.45 na kanale 828 sieci Wektra, ponieważ dzisiaj środa, to właśnie dzisiaj jest premiera tego programu, a gościem jest Karol Miąskiewicz, współwłaściciel firmy Tech, między innymi z produkcji precyzyjnej, z czego Radom ma słynąć. Tak jest, panie Karolu, że Radom słynie z tej precyzji? Pan to czuje na przykład na arenie ogólnopolskiej czy ogólnoeuropejskiej? Zdecydowanie tak. Często spotykam się z takim pytaniem o Radom, o obróbkę precyzyjną. Mhm. To już jest znane w całej Polsce. A czuje się pan na przykład przez to, że tu jest ten biznes i tu jest ten biznes osadzony i w ogóle, że stąd jest pan, to czuje się pan jakoś w jakiś sposób gorszy, czy nie? Zdecydowanie nie. Myślę, że możemy być dumni z naszego miasta, z naszego przemysłu metalowego. Ale właśnie, bo my mamy bogate historie, prawda? Precyzyjne, czy w ogóle metalowe. Zgadza się, jak najbardziej. Czyli rozumiem, że szkoła to nie było wyjścia. To było po szkole i po studiach, to wiedział pan, co pan chce robić i że tutaj właśnie to będzie. Tak, ja generalnie wyznaję taką zasadę, że aby osiągnąć cel, sukces, no trzeba się trzymać tego celu jak najdłużej, tak? No, to jest bardzo ważne moim zdaniem, bo jednak obranie kierunku dosyć wcześnie i trzymanie się tego kierunku nieuchronnie prowadzi do osiągnięcia celu. No to zobaczymy, czy ten sukces będzie osiągnięty przez firmę. A Państwo się dowiecie nieco więcej o tym przemyśle precyzyjnym, właśnie oglądając nasz program Wyszukani. Przypominam, premiera o godzinie 17.45. Do zobaczenia. Restauracja La Spezia. Świetna lokalizacja, nowoczesne wnętrza i różnorodne menu. Serwujemy pyszne dania z grilla. Steki wołowe, kurczak, sery, do tego znakomite dodatki i sosy. Kuchnię włoską, makarony, przystawki, ponad 30 rodzajów pizzy. Polecamy burgery z soczystej, pysznej wołowiny. A dla najmłodszych mamy specjalne menu i kącik zabaw. Organizujemy catering, imprezy okolicznościowe, posiadamy prywatny VIP room z tarasem. Restauracja La Spezia, ulica Sandomierska 1. Zdrowo i ze smakiem. Nowość. Automatyczne bramy garażowe. Dostępne od ręki. Bardzo dobra jakość. Transport do klienta. Łatwość w montażu. Produkt radomskiego lokalnego producenta. Jarmex. Ogrodzimy co chcesz. Dostarczymy gdzie chcesz. www.jarmex.com.pl. W
czwartek w Radomiu na zmianę słońce i chmury. Synoptycy zapowiadają także przelotne opady deszczu, na termometrach 23 stopnie. W piątek powrót upałów, termometry wskażą nawet 28 stopni, możliwe gwałtowne burze, ciśnienie minimalnie w dół. W sobotę pochmurno, ale już bez opadów, temperatura spadnie do 18 stopni.